Ona nieprzypadkowo w tym odcinku, bo to będzie porada w stylu Nuny. Każdy z nas ma w sobie mroczną stronę. Każdy z nas ma w swojej naturze walkę i obronę samego siebie oraz tego, co jest dla nas ważne, naszych bliskich. I jeśli jacyś soul coachowie, typu moja ulubiona, Spadla Duszy, która już od jakiegoś czasu podpisuje się bogini miłości, twierdzą, że nie mają mrocznej strony, to są to zakłamani, niebezpieczni ludzie, odłączeni od własnego ja. Każdy z nas ma wdrukowaną, windukowaną, wbudowaną w podstawowe oprogramowanie obronę siebie. Na ludzi chamskich nie działa kultura, działa chamstwo. Na ludzi, którzy przekraczają granice, nie działa kultura osobista ani prawo. Nie, na ludzi, którzy nie potrafią się zachować, nie działa żadne dobre zachowanie. Ponieważ gdyby one na takich ludzi działały, to oni by się tak nie zachowywali. Im bardziej osoba jest niewychowana, chamska, tym bardziej ma głęboko w poważaniu zasady kultury. Jest kwestia z tego, żeby w głowie napastnika odbyła się koszmarna historia na temat tego, co my mu możemy zrobić. A im bardziej zły i parszywy jest ten oprawca, ten agresor, tym gorsza historia w jego głowie się odbędzie, bo to on będzie wymyślał. Pokonywania ludzi, którzy nas atakują, odbywają się tak naprawdę w ich szalonych głowach. Pani się tylko musi pokazać jako osoba twarda, nieustępliwa i nie dająca sobie w kaszę dmuchać. A oni już sobie wymyślą, co złego im pani zrobiła lub zrobi. I będą się bali, nawet jeśli pani do tego ręki nie przyłoży, nie da im żadnego realnego powodu. A wrogów w nich i tak pani ma i tak. Lepiej mieć otwartych wrogów niż fałszywych przyjaciół.